działo, będę grał w grę. Pozycji, ręce trzymamy! O! Tu broni nas ręka! Cztery! Pięć! Tak? Raz, dwa, trzy, cztery! Kefsi, ale tak, żeby go cofnęło na nogach. No nie może, wiesz, nie może tak. Nie mamy rękawy. Ile masz rund? 17. Jeszcze 15 rund. 17? I 6 razy było 23. 6 plus 17 to 23. Nieprawda. Na głowę. Tak, schodzimy głową. Lekko tu. I wchodzimy na rękę, tak? Tak jak Kajsa to robi, nie? Co to jest za inicjatywa i co tu robimy i dlaczego w ogóle dzisiaj? No trochę inna forma treningu dzisiaj. Wczoraj mieliśmy dwa treningi, dzisiaj mamy też dwa treningi. Rano postanowiliśmy troszeczkę zmienić formę treningu. Dostaliśmy zaproszenie tutaj na salę bokserską. Myślę, że świetna zabawa dla chłopaków i bardzo ciężka praca. Na pewno jeden z cięższych treningów w tym tygodniu. A teraz w czym to ma nam pomóc? Bo to podziała też na pewno fizycznie, ale i psychicznie na pewno. No tak, trochę głowa musi odpocząć też od piłki. Codziennie trenujemy z piłką na boisku. Ta forma treningu ma nam pomóc, żeby gdzieś tam chwilę odpocząć, ale tutaj naprawdę chłopacy się bardzo starają. Jak widać po nich, niektórzy bardzo zmęczeni, ale fajnie, bo uśmiechnięci i zadowoleni. Jest dobrze, bardzo dobrze. A jak ręce? Bolą. Jak się spisuje bas? Dobrze, właśnie. Jak tak jeszcze raz, to jest bardzo dobrze. Jak kondycja po pierwszych rundach? Bardzo. Nie, super. Rewelacja, ale tam nie wytrzymał. Jeden nie wytrzymał. No, oficjalnie, trochę się poczuł. Bardzo fajna forma. Ja gdzieś tam wcześniej miałem styczność, także wiem ile to pracy. Ale fajna odmiana, myślę, że popracowaliśmy dobrze, jak widać. Także jednostka treningowa zrobiona, trochę zabawy i pracujemy dalej. Jak się spisali? Świetnie, wszyscy byli zaangażowani i dali z siebie ile mogli. Była energia. A jakieś ofiary były? Nie. Na szczęście nie, ale po treningu żeśmy wytłumaczyli, że mają wszystko zapomnieć, żeby nie używali tego na boisku.